Dzisiaj, proszę Państwa, chciałbym Państwu opowiedzieć, co to są gwiazdy neutronowe. To są może obok czarnych dziur najbardziej chyba egzotyczne obiekty astronomiczne i dlatego warto porozmawiać o tym, skąd one się biorą, jakie są ich własności i czemu one są takie dziwne. Więc jeśli chodzi o to, skąd się biorą, to najkrócej byłoby można powiedzieć, że są to pozostałości po umierającej, masywnej gwieździe. To szukając podobieństwa do naszego życia codziennego, możemy gwiazdę przyrównać do ogniska. No i wiemy o tym, że w ognisku pali się węgiel. To wygląda w ten sposób, że musimy zapoczątkować reakcję palenia, prawda? Czyli podnieść paliwo do odpowiednio wysokiej temperatury. Wtedy węgiel, który jest zawarty w tym paliwie, na przykład w drewnie, łączy się z tlenem, tworząc tlenek węgla i dwutlenek węgla. No i ten proces wyzwala sporą ilość energii. Część tej energii idzie na podtrzymanie wysokiej temperatury kolejnych porcji paliwa, czyli kolejnych porcji drewna w ognisku, no a resztę możemy wykorzystać. Możemy ją wykorzystać, co jest oczywiście powszechnie używane przez ludzi, bo właśnie palenie paliw kopalnych pozwala nam uzyskać dużą ilość ciepła, z której właśnie korzystamy. I jeśli chodzi o gwiazdy, to mamy podobną sytuację. Młoda gwiazda, która dopiero co powstała, ona powstała z gazu międzygwiazdowego, który to gaz składa się właściwie niemal wyłącznie z wodoru i tlenu, i helu. Mniej więcej 3/4 całej masy takiego gazu to jest wodór, reszta to jest hel. Kurcząca się bryła gazu podnosi swoją temperaturę. Gaz kurczący się podnosi temperaturę, to znamy też z życia codziennego. Może częściej znamy sytuację odwrotną, kiedy gaz się rozpręża i wtedy się ochładza, bo wiele razy można taką sytuację zaobserwować, choćby wypuszczając na przykład jakiś gaz z butli, lepiej bezpieczny, typu powiedzmy tlen czy hel raczej niż palny, ale to wtedy wiemy, że rzeczywiście zawór pokrywa się często szronem. Oczywiście odwrotny proces powoduje podgrzanie. No i w efekcie w sytuacji, której gwiazda się kurczy, jej temperatura we wnętrzu podnosi się, aż wreszcie osiąga temperaturę, w której mogą zajść reakcje syntezy helu z wodoru. My nazywamy ten proces paleniem wodoru. Ja będę używał już tego zwrotu palenie kolejnych, powiedziałbym, pierwiastków, co oznacza syntezę cięższych pierwiastków z lżejszych. Tak więc mamy sytuację, w której pali się w jądrze gwiazdy, jest temperatura na tyle wysoka, że zaczyna się palić wodór, tworząc hel. I ta reakcja do pewnego stopnia można przypomina nam tę reakcję palenia węgla, no bo właśnie wydziela się przy tym spora ilość energii. Część z tej energii jest skierowana na podtrzymanie tej wysokiej temperatury w jądrze gwiazdowym, no a reszta opuszcza gwiazdę w postaci promieniowania. No i ten proces trwa tak długo, póki w jądrze jest paliwo, jest wodór. Jak wodór się kończy, proces palenia wodoru ustaje, no i wobec tego nagle zanika źródło ciepła, które jest tam było i ono podtrzymywało ciśnienie, które no właśnie pozwalało być gwieździe w równowadze. Kiedy ustaje podgrzewanie jądra, wtedy temperatura zaczyna spadać, maleje również ciśnienie. No i warstwy zewnętrzne gwiazdy zaczynają zgniatać takie jądro gwiazdowe. Zgniatanie, jak już wspominaliśmy przed chwilą, znowuż powoduje wzrost temperatury. I jeżeli ta temperatura wzrośnie dostatecznie dużo, to może zacząć się proces palenia helu. Ale co to znaczy dostatecznie dużo? Musi być dostatecznie masywna gwiazda, bo jej otoczka musi zgnieść dostatecznie jądro, żeby ta temperatura osiągnęła tę wartość. Jeżeli gwiazda jest mało masywna, to mówimy o gwiazdach mniej masywnych niż Słońce, to ta temperatura w tym zgniecionym jądrze nigdy nie osiągnie temperatury zapłonu helu. Wobec tego kończy się już proces palenia
czyli reakcji jądrowych. Nie będziemy mówili, co się tam dalej dzieje, bo to nie jest tematem naszej dzisiejszej pogadanki. Zakładamy, że gwiazda jest na tyle masywna, że temperatura jest, osiąga wartość taką, że zaczyna się palić hel. Co więcej, gdy się kończy palić hel, to znowuż mamy ten sam proces powtarzany. Jądro się znowuż ulega zgnieceniu i jeżeli gwiazda jest dostatecznie masywna, czyli nacisk warstw zewnętrznych jest dostatecznie duży, to temperatura osiąga znowuż, za każdym razem musi to być wyższa wartość dla zapalenia kolejnych pierwiastków. Przy okazji musimy oczywiście pamiętać, że jeżeli zgniatamy jądro, na przykład helowe, i podnosimy w nim temperaturę, to temperatura też się podniesie w warstewce bezpośrednio nad jądrem, prawda, która nie brała udziału w paleniu, tam ona jest bogata w wodór. No i wtedy w tej warstewce zaczyna się palić wodór. Także mamy sytuację taką, że w jądrze pali się hel, a w otoczce jądra pali się wodór. I sytuacja się powtarza z kolejnymi pierwiastkami, to znaczy w jądrze pali się kolejny pierwiastek, tworząc cięższy pierwiastek, natomiast mamy otoczkę, kolejne otoczki, w których palą się te pierwiastki, które się poprzednio paliły. Także w efekcie dla gwiazd dostatecznie masywnych, a to jak pokazały nasze badania, oznacza, że gwiazda musi mieć masę co najmniej 8 razy większą niż Słońce, ten proces palenia kolejnych pierwiastków i tworzenia coraz bardziej masywnych pierwiastków trwa, no właśnie, dokąd? Jak długo? Jak daleko można tworzyć kolejne, coraz to cięższe pierwiastki? Okazuje się, że najcięższym pierwiastkiem, który w takim procesie syntezy można utworzyć, jest żelazo. Dlatego, że dopóki tworzymy pierwiastek, syntetyzujemy pierwiastek cięższy z lżejszych, ale wszystkie te pierwiastki są mniej masywne niż, mają mniejsze masy atomowe niż żelazo. Każda taka reakcja wydziela energię. Wydziela energię, która no właśnie pozwala nam po pierwsze podtrzymać temperaturę palenia. No i oczywiście reszta jest cały czas wyświecana przez gwiazdę. W sytuacji, kiedy wreszcie powstanie już w jądrze żelazo, wypali się wszystko inne, zostanie samo żelazo, już następna reakcja syntezy nie będzie zachodziła, dlatego że żeby utworzyć pierwiastek cięższy niż żelazo, trzeba dostarczyć energii. Mamy odwrotną sytuację niż dotychczas. Teraz czerpaliśmy energię. W sytuacji, kiedy mamy żelazo, trzeba by tę energię dostarczyć. Źródła do tej energii nie ma. Wobec tego jądro żelazne zaczyna się kurczyć. No i ponieważ nie zaczynają zachodzić kolejne reakcje, no to sytuacja staje się katastrofalna. Ja pokażę Państwu najpierw może pierwszy rysunek. Po lewej stronie Państwo widzą wygląd wewnętrznych warstw, taki schematyczny wygląd wewnętrznych warstw gwiazdy masywnej. To, co opisałem. Otoczka otacza dookoła całe jądro, a jądro gwiazdowe składa się z kolejnych warstw palących wodór, hel, potem węgiel i tak dalej, a w środku mamy jądro żelazne, czy też żelazowo-niklowe. Panie profesorze, przepraszam, na moment przerwę. Będziemy grać dalej, bo nie widzimy obrazka. Nie zrobił się screen share i nie ma obrazka na ekranie. A nie. Wydawało się, że ja kliknąłem na screen share. Jeszcze raz. O. I jest teraz obrazek. Bardzo dziękuję, wyłączam się. Kontynuujmy. Dobrze, tylko. Dobrze, to mamy teraz ten obrazek, tak?
widzimy, że jądro gwiazdy takiej masywnej, właśnie takiej, o której wspomniałem, mającej masę co najmniej 8 razy większą od Słońca, wygląda trochę jak cebula. Mamy wewnątrz jądro żelazowo-niklowe i potem kolejne warstwy, w których zachodzi palenie kolejnych pierwiastków. No ale właśnie, jak już się to jądro żelazne wytworzy, to cóż się dzieje dalej? No ponieważ, jak mówiliśmy, już dalsze reakcje syntezy nie zachodzą, to warstwy zewnętrzne no, zgniatają to jądro, w którym zabrakło teraz źródła energii i ten proces jest katastroficzny. Ten proces powoduje, że w krótkim ułamku sekundy duże bardzo jądro, które ma rozmiar no, wielu tysięcy kilometrów rozmiar, powiedzmy, przypomina rozmiarem Ziemię, nagle zapada się do czegoś niezwykle małego. Tu po prawej stronie jest to pokazane. W trakcie około ćwierć sekundy obiekt rozmiaru Ziemi zapada się i kurczy się do rozmiaru, do obiektu o rozmiarach mniej więcej 10 kilometrów. Proszę sobie wyobrazić, że takie skurczenie od Ziemi do 10 kilometrów to jest mniej więcej skurczenie o czynnik 1000. Promień takiego obiektu jest 1000 razy mniejszy niż jądra żelaznego. 1000 razy większy promień, to znaczy miliard razy mniejsza objętość i to znaczy również milion razy większe przyspieszenie grawitacyjne na powierzchni. Także tworzy się niezwykle, a oczywiście całe jądro żelazowe jest wpakowane w tą małą objętość. Oczywiście temu towarzyszy bardzo gwałtowny proces wybuchu, dlatego że te warstwy zewnętrzne po skurczeniu tutaj się wydziela bardzo duża ilość energii też grawitacyjnej, no bo wtedy właśnie to kurczenie jest w dużej mierze zamieniona energia grawitacyjna potem na wyrzucenie zewnętrznych warstw. Także gwiazda wybucha jako gwiazda supernowa, wyrzuca większość swojej masy w przestrzeń, włącznie z tymi warstwami cebuli, także wzbogaca swoje otoczenie w pierwiastki cięższe, te wszystkie, które tutaj pozostały po procesach palenia. No a zostaje coś, co ma mniej więcej masę Słońca, czy trochę może mieć trochę więcej, bo wtedy właśnie ten proces niestabilności następuje. I to jest właśnie ta pozostałość, którą nazywamy gwiazdą neutronową. Więc już widzimy teraz, że to musi być obiekt niezwykle gęsty, no i jednak niezwykle mały, jak na warunki astronomiczne. Jak my mówimy cały czas, jednostką masy jest w naszym wypadku Słońce, jednostkami odległości mamy nie wiem, rok świetlny, czy parsek, czy choćby odległość Ziemi od Słońca. To oczywiście w tych warunkach, jeżeli mamy coś, co ma rozmiar 10 kilometrów, 10, kilkunastu kilometrów, to jest maleństwo, ale upakowana jest w tym olbrzymia ilość masy. Także w efekcie mamy taką sytuację, że jądra atomowe są upakowane tak, że prawie że się ze sobą stykają. Pamiętajmy, że gaz, nawet ten tutaj jeszcze przed zapadnięciem się jądra, wnętrze gwiazdy, cała gwiazda jest zbudowana z gazu. Takiego gazu, powiedziałbym, normalnego, takiego trochę podobnego do tego, który my znamy. I taki gaz składa się, jeżeli jest bardzo gorący, to składa się z jąder atomowych i otoczki elektronów, która się te jądra są jak gdyby zawieszone w przestrzeni w bardzo dużych odległościach w stosunku do ich rozmiarów. Rozmiar atomu typowego jest mniej więcej 100 tysięcy razy większy niż rozmiar jądra atomowego. Wobec tego te jądra są zawieszone w dużych odległościach, no a między nimi jest chmura elektronów. I teraz mamy nagle sytuację, w której grawitacja zgniata z potworną siłą taką porcję gazu, powodując, że jądra się zbliżają do siebie, brakuje miejsca dla elektronów, wobec tego elektrony są, można powiedzieć obrazowo, wtłoczone do protonów.
Pamiętajmy, że jądra atomowe składają się częściowo z protonów, częściowo z elektronów. I teraz mamy sytuację, w której elektrony są wtłoczone do protonów, tworząc neutrony i w efekcie mamy taką sytuację, że już nie mamy jąder atomowych, nie mamy protonów i elektronów, mamy właściwie same neutrony. Także mamy konfigurację, która jest złożona z samych neutronów. To znaczy, może ja teraz przestanę się dzielić. Czy widać mnie? Tak, widać, panie profesorze. Tak, teraz mnie widać. Dobrze. Teraz, proszę państwa, no więc już teraz wiemy, co to jest gwiazda neutronowa i wiemy, skąd się one biorą. No to wszystko to, co ja państwu opowiedziałem, to są oczywiście rozważania teoretyczne, które no teraz już oczywiście od dawna znajdują bardzo dobre poparcie obserwacyjne, no ale jest pytanie, jak taką gwiazdę odkryć, gdzie one są, skąd my wiemy, że to jest coś takiego, jakie są jej własności. Otóż pierwsza sugestia o tym, że mogą takie obiekty istnieć, była wysuwana już w latach 30. ubiegłego wieku, ale to było potraktowane raczej troszkę jako taka ciekawostka, no, takie ćwiczenie, powiedzmy, umysłowe. Wyobraźmy sobie, co by było, gdybyśmy zgnietli porcję materii do gęstości materii jądrowej. No to wtedy oczywiście, ponieważ nie ma miejsca na elektrony, to będą same neutrony, no ale to się wydawało raczej mało prawdopodobne, żeby coś takiego występowało w naturze. Zresztą troszkę mamy podobną sytuację jak z czarnymi dziurami, które też nie były uważane początkowo za obiekty, które będziemy napotykali poniekąd na każdym kroku. Więc podobnie było z gwiazdami neutronowymi. Otóż pierwszą gwiazdę neutronową odkryto w roku 1967 i okoliczności odkrycia jej są dosyć interesujące. Mianowicie jeden z radioastronomów brytyjskich, Anthony Hewish, postanowił zbudować specjalny przyrząd, specjalny radioteleskop, który mógłby rejestrować bardzo szybkie fluktuacje promieniowania radiowego. On był zainteresowany w pewnych procesach związanych z plazmą międzygalaktyczną i międzygwiazdową i chciał właśnie móc mierzyć takie bardzo szybkie fluktuacje, które miałyby częstość fluktuacji poniżej sekundy. Także naprawdę bardzo szybkie. I zbudował coś takiego i pierwsze obserwacje zaczęła prowadzić jego doktorantka, która nazywała się Jocelyn Bell. No i ona dosyć szybko zauważyła, że gdzieś tam z pewnego miejsca mierzy bardzo regularne pulsy, właśnie takie bardzo szybkie, takie o częstości dużo krótszej niż jedna sekunda, ale jakieś takie niezwykle regularne, tak jakby ktoś systematycznie z zegarkiem w ręku bardzo dokładnie wysyłał impulsy radiowe. Poszła z tym do swojego szefa. Szef to na początku zlekceważył. Powiedział, to pewnie są jakieś zakłócenia przemysłowe. Tu przecież tego typu urządzeń, które mogą wysyłać, zakłócać takie impulsy jest wiele, więc to się tym nie przejmuj. No ale ona nie dała się zniechęcić, tylko prowadziła dalej badania i potrafiła wykazać, że źródło tych pulsów nie jest ziemskie, tylko musi być spoza Ziemi. Skąd nie wiadomo, ale spoza Ziemi. No więc wróciła do swojego szefa i wtedy już wzbudziła jego zainteresowanie. Zaczęto bardzo dokładnie już wtedy badać, już poświęcono czas teleskopu na zbadanie właśnie tego źródła. Równocześnie zaczęły już w środowisku astronomicznym chodzić plotki, że oni wykryli coś niezwykłego, coś niezwykle regularnego. No i oczywiście natychmiast się pojawiły przypuszczenia, że być może chodzi tutaj o komunikację z kosmitami. No bo tak to trochę wyglądało. No oczywiście astronomowie raczej niechętnie szukają tego typu tłumaczenia, tylko raczej szukają procesów fizycznych. No i bardzo szybko się okazało, że przypomniano sobie o tym, że to może być gwiazda neutronowa, czyli bardzo mały, zwarty obiekt,
który w tym wypadku ma pole magnetyczne, takie podobne do ziemskiego, czyli jak my nazywamy dipolowe, takie bardzo proste. Jest oś, za chwilę to zresztą Państwu pokażę. Jest oś i, no i to pole magnetyczne, jeżeli ta oś magnetyczna jest, nie jest równoległa do osi rotacji, nie pokrywa się z osią rotacji, tylko jest nachylona. Tak jak zresztą ziemskie pole magnetyczne, prawda? Wiemy o tym, że bieguny magnetyczne nie pokrywają się z geograficznymi. No to wtedy, z tych biegunów magnetycznych może być wysyłane promieniowanie bardzo wąską wiązką, dlatego że pole musi być bardzo silne na takim maleńkim obiekcie. I akurat jeżeli Ziemia trafia się, jest takie położenie wzajemne tych dwóch ciał, że ta wiązka trafia w Ziemię, no to gwiazda rotując omiata co jakiś czas Ziemię swoją wiązką. Zwykle się tutaj daje przykład znowuż ziemski, latarni morskiej, która też właśnie wskutek swojego obrotu raz na obrót w tym wypadku omiata, nas może omiatać wiązką promieniowania, no podobnie będzie z gwiazdą neutronową. No ale skąd się one biorą, to właśnie to wobec tego i w ten sposób znaleziono pierwszą gwiazdę neutronową. Za to odkrycie Antony Hewish dostał Nagrodę Nobla kilka lat później, natomiast nie dostała jej Jocelyn Bell, ona była tylko jego doktorantką, on był profesorem. No i to wywołało niezwykle ostrą reakcję, której echa do dzisiaj słyszymy, no, że to była dyskryminacja. Po pierwsze ze względu na płeć, po drugie ze względu na wiek. Osoba młoda, która była tak naprawdę właściwie pierwszą osobą, która zaobserwowała pulsara, choć interpretacja i wyjaśnienie tego zjawiska oczywiście było związane z Hewishem. On to zrozumiał. No ale ona była jednak współodkrywczynią. Uważano, że została bardzo mocno skrzywdzona. No i od tego czasu zaczęto już szukać kolejnych gwiazd neutronowych. Tę gwiazdę neutronową nazwano pulsarem, no bo właśnie ona wysyłała takie i wysyła nadal takie właśnie pulsy radiowe. Z drugiej strony znaliśmy, ja teraz przepraszam, znowu przejdę na obrazek. Z drugiej strony, proszę Państwa, znaliśmy, że wokół nas istnieją obiekty, które były pozostałością po wybuchu gwiazdy supernowej. W szczególności jednym z najbardziej znanych jest taka mgławica, którą nazywamy krab. Komuś się to skojarzyło z krabem, więc tak ją nazwano i tak już zostało. Poszukiwania w różnych starych kronikach pokazały, że w roku 1054 chińscy astronomowie odnotowali, że na niebie pojawiła się gwiazda, którą nazwano gwiazdą gościem, bo była bardzo jasna, była widoczna w dzień. Tylko po jakimś czasie znikła. Także pojawiła się jako gość przez jakiś czas, potem osłabła i znikła. No i właśnie w tym samym miejscu odkryto już w XX wieku mgławicę, którą nazwano krabem. I wobec tego, wiedząc, że to jest pozostałość po wybuchu gwiazdy supernowej, zadaliśmy sobie pytanie, czy tam wobec tego w środku nie ma też gwiazdy neutronowej. Konkretnie, czy nie ma pulsara, bo my możemy tylko w ten sposób gwiazdę neutronową taką pojedynczą wykryć. I okazało się, że jest. Okazało się, że jest w środku tej mgławicy, jest gwiazda neutronowa, jest właśnie pulsar, przy czym bardzo szybko rotuje, szybciej niż te, które były wcześniej znalezione. Ona wysyła pulsy co mniej więcej, tutaj jest napisane, co 300 sekundy, więc wysyła to bardzo intensywnie. Teraz już oczywiście wiemy, że rozpraszając swoją energię, pulsar spowalnia swoją rotację i wobec tego jakby tempo rotacji jest, możemy traktować jako miarę czasu. Równocześnie pole magnetyczne, jeżeli jest takie silne, słabnie. Także po pewnym czasie pulsar zaczyna coraz słabiej
wysyłać swoje promieniowanie. Oczywiście to nie jest w skali ludzi, tylko w skali milionów lat, no ale wiemy, że tak jest. Wobec tego zdajemy sobie z tego sprawę, że to, co my wykrywamy jako pulsary, a wykryliśmy tych pulsarów już oczywiście bardzo wiele, to, co my wykrywamy, to jest tylko niewielki ułamek wszystkich gwiazd neutronowych, które wokół nas istnieją. Jako że gwiazd masywnych, które w czasie życia Wszechświata czy naszej galaktyki powstało bardzo wiele, no i wobec tego bardzo wiele, spodziewamy się, że jest bardzo wiele gwiazd neutronowych, tylko nieliczne z nich możemy obserwować jako pulsary, pozostałe albo są już martwymi pulsarami, albo być może w ogóle miały na tyle słabe pola magnetyczne, że w ogóle nie świeciły. Tu jest pokazany ten schemat, o którym ja tu Państwu mówiłem. Pulsar malutki, bardzo silne pole magnetyczne, oś rotacji, no i właśnie z okolic biegunów jest wysyłana wiązka promieniowania. To jest związane z przyspieszeniem cząstek. Tutaj to proces sam tworzenia tej wiązki jest też sam w sobie ciekawy, ale też nie będziemy o nim mówili. W każdym razie jest wysyłana taka wąska wiązka, która omiata niebo. Z drugiej strony tu jest taki troszkę bardziej schematyczny rysunek. Efekt jest taki, że to omiatanie nieba powoduje, że nasze obserwacje pokazują taki właśnie puls i co odpowiedni czas, co chwilę jest ten puls wysyłany. Proszę Państwa, okazuje się, że czasami mamy do czynienia nie z jedną gwiazdą neutronową, ale z parą gwiazd neutronowych ciasno krążących wokół siebie. Nie było to też na początku oczywiste, no bo jeżeli jesteśmy świadomi tego, że pulsar jest pozostałością, właśnie taką bryłką popiołu po gwieździe supernowej, no to gwiazda ta, która była wcześniej, która wybuchła jako supernowa, musiała być masywna i wobec tego no, nie bardzo się spodziewaliśmy, żeby dwie bardzo masywne gwiazdy wybuchły, jeszcze się nie rozleciały, tylko powstał z tego układ dwóch gwiazd neutronowych. No ale okazuje się, że tak jednak w przyrodzie jest. No, jak już odkryto, to oczywiście udało się też znaleźć mechanizmy, które do tego prowadzą. W każdym razie odkryto już teraz też wiele układów, w których mamy dwa pulsary, czy też może poprawnie mówiąc dwie gwiazdy neutronowe. Jedna z pierwszych, która była wykryta w roku 1971 przez profesora Taylora i jego ucznia, jego doktoranta, pana Hulse, ponieważ ten układ był taki bardzo ciasny i właśnie tylko jedna z tych gwiazd neutronowych jest pulsarem. To znaczy ona wysyła pulsy w naszą stronę. Druga gwiazda też jest pulsarem, też ma podobne własności, ale jej wiązka nie trafia w nas, także my jej nie widzimy jako pulsar. No ale możemy obserwować bardzo uważnie pulsy tej gwiazdy, która jest pulsarem i dzięki temu dowiadujemy się wszystkiego, co chcemy wiedzieć o orbicie i o zachowaniu obydwu gwiazd. Tu tylko chcę Państwu pokazać, że okres obiegu tych dwóch gwiazd wokół siebie to jest niecałe 8 godzin. Okres pulsu tego pulsara, który my wysyłamy, napisałem go, to jest niewiarygodna dokładność. To jest oczywiście tylko dla ciekawości, żeby Państwo zobaczyli, z jak wysoką dokładnością potrafimy takie rzeczy mierzyć. No i dzięki temu, że to jest układ podwójny, to mogliśmy wyznaczyć z dużą dokładnością również masy obydwu gwiazd i obydwie te masy są mniej więcej niecałe, jedna trochę więcej, druga trochę mniej niż 1,4 masy Słońca. Nie są na orbicie kołowej, tylko jest orbita eliptyczna. Dla porównania tutaj narysowałem Państwu Słońce, to znaczy to jest do skali. Skala tych orbit jest w tej samej skali co Słońce. Kropką jest zaznaczony środek masy. Tymi gwiazdkami takimi zniekształconymi są zaznaczone obydwie gwiazdy neutronowe. Gdybyśmy chcieli zaznaczyć rzeczywisty rozmiar gwiazd neutronowych w stosunku do Słońca, to musielibyśmy narysować kropeczki 100 tysięcy razy mniejsze niż to żółte kółko. Więc
ciągle sobie możemy wyobrazić, jak naprawdę małym obiektem jest gwiazda neutronowa. No i najciekawszym zjawiskiem związanym z tym właśnie pulsarem, i teraz już jak mówię, znamy ich więcej, było stwierdzenie, czy też pytanie, czy te gwiazdy wysyłają fale grawitacyjne, a jeżeli tak, to co się z nimi dzieje? Fale grawitacyjne, mówiliśmy o falach grawitacyjnych w mojej poprzedniej pogadance i mówiliśmy, że zawsze dwa ciała krążące wokół siebie wysyłają fale grawitacyjne. Teraz to już wiemy, bośmy te fale wykryli. Wtedy uważaliśmy, że to jest silny dowód za tym, że te fale są wysyłane, ale samych fal nie mierzyliśmy. Natomiast rzeczywiście można było policzyć, jeżeli ten układ wysyła fale grawitacyjne, to powinien tracić energię. Energię ruchu orbitalnego. Tracąc energię ruchu orbitalnego, powinien zacieśniać orbitę, czyli powinien się okres skracać. I rzeczywiście pomiary przez kilkanaście lat pokazały, że okres ten orbitalny skraca się dokładnie z przewidywaniami wynikającymi z teorii Einsteina. Także do czasu wykrycia fal grawitacyjnych ten układ był traktowany jako najsilniejszy argument za tym, że fale grawitacyjne naprawdę istnieją. No i proszę Państwa, jeszcze jedna ciekawostka już teraz związana z gwiazdami neutronowymi i pulsarami. Mianowicie pulsary obserwował również jeden z naszych polskich uczonych, profesor Aleksander Wolszczan. I w roku 1992, też wraz ze swoim uczniem, doktorantem o nazwisku Dale Frail, odkryli planety krążące wokół pewnego pulsara. Pulsar był dosyć szczególny, dlatego że on wysyłał bardzo krótkie pulsy, milisekundowe. Ale to nieważne jest z naszego punktu widzenia, także ważne jest to, że obserwując właśnie bardzo precyzyjnie pulsy tego pulsara i zakłócenia związane, to znaczy zmiany okresu pulsu, można było odczytać, że pulsar się lekko porusza, prawda? O troszkę się oddala od nas, potem się przybliża i mamy do czynienia z tak zwanym efektem Dopplera, który no, modyfikuje nam częstość przysyłania tych pulsów i próbując to jakby rozwikłać i odtworzyć ruch, co może powodować ten ruch pulsara, można było pokazać, że ten ruch jest wywołany krążeniem planety wokół pulsara. Potem się okazało, że nie jednej, a dwóch, bo to, co się obserwowało, było dużo bardziej skomplikowane. Jak się to wszystko rozwikłało, to koniec końców okazało się, że wokół tego pulsara krążą na pewno trzy, a bardzo prawdopodobne, że również cztery planety. Pokazuję tutaj Państwu ich parametry. Ta właśnie najmniej na razie jeszcze, znaczy ona wydaje się, że już istnieje, tylko że jej obecność jest jak gdyby na granicy błędu, bo ona ma zaledwie 2% masy Ziemi i krąży najbliżej pulsara. Natomiast pozostałe są, a jeszcze ostatnia jest tak samo bardzo mało masywna. Dwie pozostałe są bardzo dobrze obserwowane, z dużą dokładnością, mają dobrze wyznaczone masy, około 4 mas Ziemi każda z nich ma. No i okresy tutaj Państwo widzą są kilkadziesiąt dni, więc są krótsze niż okres obiegu Ziemi wokół Słońca. No tu jest też troszkę na tym rysunku pokazana taki obrazek, jak to może wyglądać, gdyby obserwator siedział na jednej z tych planet, no bo pulsar, pamiętajmy, maleńki, ale on ma dosyć osobliwe własności, w szczególności ma wysoką temperaturę również na powierzchni, no i on przede wszystkim wysyła promieniowanie krótkofalowe, promieniowanie gamma, promieniowanie rentgenowskie, również i widzialne i radiowe w całym zakresie, ale jednak większość tego promieniowania jest krótkofalowego, które jest niestety zabójcze dla życia. Bo także no, od razu było oczywiste, że na planetach krążących wokół pulsara nie możemy spodziewać się życia. Tym niemniej musimy pamiętać o tym, że te planety to były pierwsze planety pozasłoneczne, które były wykryte przez kogokolwiek.
to odkrycie troszkę zostało zapomniane, dlatego że nas dużo bardziej interesują planety, na których potencjalnie moglibyśmy znaleźć życie, a te planety krążą wokół normalnej gwiazdy. Dlatego w tej chwili ta uwaga nasza jest skupiona na poszukiwaniu jak gdyby drugiej Ziemi, poszukiwaniu właśnie wśród no już teraz tysięcy planet pozasłonecznych, które krążą wokół normalnej gwiazd. Ale nie zapominajmy, że pierwszym, kto odkrył planety pozasłoneczne, był Polak Aleksander Wolsztyn. Tyle na dzisiaj. Ja skończę Państwu na tym moją opowiastkę o gwiazdach neutronowych.